forth. Become Elden Lord. Proszę Państwa, witam Państwa w kolejnym odcinku serii ze Skyrima. Z Elden Ringa, oczywiście, ale trochę podchodzę do tego jak do Skyrima. Jaki jest plan, proszę Państwa, na dzisiaj? Sprawdzimy się... O! To jest takie miejsce, tutaj, ten zakątek, który mam do przebadania. Są miejsca, które chciałbym odwiedzić i których nie odwiedziłem do tej pory, bo wiem, tu dostałem straszny łomot gdzieś tam dawno, dawno temu. No ale nie można się poddawać, trzeba próbować bez końca, a więc będę próbować. Pytacie mnie Państwo, jaki mój jest plan na tego bossa, który tutaj się znajduje. To jest plan odległy, bowiem ja chcę się upewnić, że tutaj przeeksplorowałem wszystkie te rejony, zanim pójdę dalej. Wydaje mi się, że ten teren jest tutaj trudniejszy niż teren bossa, więc moja eksploracja musi się sprowadzić do tego tutaj fragmentu mapy, do dokładnego przebadania tych miejsc. No i będę to kontynuował dzisiaj, zobaczymy, co tu świat ma do zaoferowania. Poza ciemnością oczywiście, dzisiaj. Tu i teraz, no, ciemnością, bo jest noc. Powiem, oczywiście, przyznać się muszę, że znowu się bawiłem po kryjomu, jak nikt nie patrzył. I w nocy trafiłem na dwóch bossów na rumakach, takich, na takich czarnych rumakach i dwóch ściąłem po prostu jak stojące samotnie drzewa. Coś mi tam wypadło od nich, ale no, nic wielkiego. Dostałem jeden ciekawy przedmiot, który się nazywa... To jest... Zaraz zobaczę, żeby Państwa wtajemniczyć w moje opowieści. Jezu, moja córka coś tam strasznie głośno krzyczy. Nie wiem, czy słyszycie ją, ale... nie wiem nawet, gdzie szukać tych przedmiotów. Dostałem... Tak, to jest chyba dusza. Czyli coś, co się zakłada na broń. Krwawiąca pięść to się nazywa? Zaraz. Powiem Państwu, no bo skoro zrobiłem coś po kryjomu, a nie chciałem robić po kryjomu, chciałem... Nie wiem, co chciałem. Chciałem się przejść po prostu, bo tęsknię trochę. Popiół wojny? To chyba jest? Nie wiem, gdzie to... O, popioły wojny? Nie. Cholera. Nie wiem, gdzie to sprawdzić. Dostałem taki jakiś ładny przedmiot, który się na pięści zakłada i coś jest z krwią związanego. Więc mam wrażenie, że to może wysysać życie czy coś w ten deseń. Cholera wie. W ekwipunku. No, próbuję to zlokalizować, słowo daję. Ale nie wiem gdzie. Tak czy inaczej dzwonek przywołania duchów też dorwałem. O, to już widzę. Popiół wojny, pięść kradzieży życia. Do użytku na pięściach i szponach. Nie mam ani pięści, ani szponów, ale wydaje mi się, że to może być ciekawa rzecz, bo kradzież życia chyba jest sympatyczną sprawą. Więc to zdobyłem. To zdobyłem, ścinając tych bossów. A teraz, jak mówiłem wcześniej, plan jest przebadania tego miejsca, w którym spuścili mi łomot straszny. Myślę, że zacznę sobie tutaj. I być może tutaj potem, czyli na tą drogę wejdę. Bo tu znaczniki mam w miejscach, które potencjalnie mogą mnie interesować. O, tak. Próbowałem też, przyznaję, przynajmniej sprawdzić się z bossem, który takim złotym bossem, co jeździ na złotym rumaku zaraz przy początku i spuści mój łomot, ale... Mam wrażenie, że mógłbym chyba dać mu radę. Może jeszcze nie teraz, ale byłem blisko. Tylko, że strasznie klatkuję na nim. Po prostu ścinało mi tak bardzo grę, że sobie odpuściłem. To są... No liczę na to, że część z tych problemów zostanie naprawiona. Fuji, dziękuję za subskrypcję. To. I mogę przywoływać wilki, bo mam ten dzwonek, trochę poczytałem sobie różnych instrukcji. On jest taki... Chyba się zagapił trochę.
To go może drogo kosztować, że się zagapił. Czy jest komenda, po której wyświetla się mój sprzęt? Chyba nie. A może jest. Cholera, ja jej nie pamiętam. Przyznaję, że faktycznie z tymi duchami... Czy ja byłem tu na dole? Nie jestem pewny. Jeszcze... Trzeba przyznać, że Elden Ring jest tak skonstruowany, że lokacje są dosyć unikalne. Ale mimo tego mam jeszcze problem z zapamiętywaniem wszystkich. Ale mam też takie poczucie, że ta gra trochę dla mnie będzie jak Cyberpunk, że będę tu spędzał 500 godzin i po tych 500 godzinach może będę więcej rozpoznawał, ale w Cyberpunku nadal dzisiaj nie pamiętam wielu lokacji. Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Hyde. Servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Ertzy. Grant me succor. Okej. Te kreatury mają czerwone oczy. To może być... No to na pewno tu nie byłem, bo ktoś tu prosi o pomoc. I ma miły głos. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Hyde. Servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Ertry. Grant me succor. Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Hyde. Servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Ertry. Grant me succor. On może być na górze, nie? Więc zaraz sobie go poszukamy. Hello, no jestem, tu jestem. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Hyde. Servant to the True Order. To jest fascynujące, że tutaj się odkrywa te rzeczy. Oh, Ertry. Grant me succor. Hello? Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Hyde. Servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no. No, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite you might have heard of me, Kenneth Hyde. Next in line is the rightful ruler of Limgrave. Young Tarnished, I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Okay. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Hyde is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. To jest kolejny dowód na to, że warto sobie robić notatki, bo gdzie on mówił? Na południu od lasu mgieł? Ja nie pamiętam jeszcze tych nazw. Jak ja mam ten las mgieł znaleźć? A, okej, to jest las mgieł. No ale to tego też nie widać na pierwszy rzut oka, czyli chodzi o ten fort, tak? Być może. Może też chodzić o ten fort. Ale zakładam, że no to i tak jest cel mojej wędrówki tutaj dzisiaj. Więc cel wędrówki. Dobrze. Dobrze, pojedziemy tam. Czym jest pełna para? Pełna para to jest takie zadanie, które za punkty mogą subskrybenci, nie, każdy może mi wyznaczyć, żebym dźwigał ciężary. W sensie nie w grze, ale w prawdziwości.
Chyba o to chodzi, że trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć po prostu. Trzeba patrzeć na to, co się dzieje na mapie i nauczyć się, co jest gdzie. No, ale też podoba mi się jakby wzmianka o tym, żeby robić notatki. Ale też takie mam wrażenie, że te współczesne gry powinny jednak te notatki robić za nas. Ja wiem, że w przypadku Elden Ring byłoby to być może nadmierne. Ja wiem. Nadmierne ułatwianie dla niektórych, ale może niekoniecznie. Zobaczmy, tam sobie też oznaczyłem miejsce, które chciałbym odwiedzić. Czy ja się przekonałem do tego gatunku gier? Ja wiem. Ja nigdy nie miałem nic przeciwko temu gatunkowi. Ja miałem przeciwko czemuś innemu. Dużo. Ale to... I tego czegoś innego nie ma tutaj w Elden Ring. Zachodził znienacka. Oni są chyba jacyś mocniejsi w nocy, nie? Te gobliny. Dzisiaj dużo na wierzchowcu będę chyba jeździł. Mam wrażenie, że więcej punktów dostaję za nich w nocy. Ale padają ładnie. Już też się nauczyłem trochę walczyć. To jest coś, co straszną frajdę daje. To poczucie, że czegoś się nauczyłeś. I że to nie tylko twoja postać jest mocniejsza, ale też ty coś tam potrafisz więcej. Niewiele więcej, bo wiadomo, macie do czynienia ze mną. Ale coś tam więcej jest. Nie? Wiem, że można L1 i R1. Żeby z lewej i z prawej strony wierzchowca atakować. Dziękuję. Znaczy, rozumiem dobre chęci, już mi ktoś wczoraj to podpowiedział i używam tego skutecznie. Borys testuje grę na PlayStation 5, więc on wam opowie jutro, w czwartek na podcaście będziemy o tym rozmawiali. Pojadę sobie jeszcze tak. Tutaj i tutaj. Tu też jest miejsce, które powinienem odwiedzić pewnie. Ale to jest tak. Ja nie zgadzam się, że gry prowadzą za rączkę. Wydaje mi się, że bardziej to jest tak, że... To jest raczej takie uzasadnienie dla poziomu trudności w Elden Ringsach. W sensie... Uważam, że Elden Ring i w ogóle Dark Soulsy mają pewne niedostatki i te niedostatki są tłumaczone poprzez zwiększony poziom trudności, na co żeśmy wszyscy czekali. Nie? Uważam, że tak nie do końca jest tak. Myślę, że można zachować ten poziom trudności, oferując coś więcej. Ale jest jak jest, mi to pasuje. W sensie... Elden Ringi są super ekstra. Myślę, że tak, że fani Dark Soulsów mają trochę przepaskę na oczach.
Wszystko, co jest w tej grze, traktują jako zaletę, nawet gdyby to samo w innej grze było wadą. Ale to chyba tak już jest... Bycie fanem na tym polega, nie? Że masz trochę klapki na oczach. I wszystko widzisz jako w superlatywach. Tu, sprawdźmy to miejsce. Myślę, że dałbym sobie radę z tym tutaj wozem, że byłbym w stanie ich przekosić tutaj. Ale jaka jest nagroda za tą przyjemność? Jak mi idzie w Broken Ranks? No to jest, wiesz, ciekawe pytanie, bo mnie łapiesz na grze w coś innego, nie? Nie mam czasu na Broken Ranks, bowiem... Gram w Elden Ring, gram w Horizon. Myślicie, że olbrzymy się pogniewają? Jakby... O kurde. Czyli się nie da chyba. Bullshit. Trzeba ich zatrzymać, podejrzewam. No więc ja też tak mam. Ja też tak mam oczywiście, że jestem zachwycony na przykład Cyberpunkiem i... Trochę wyrzuty sumienia, nie? Zabijanie takich, co ci nie chcą robić krzywdy wcale. Czy bycie fanem i przymykanie oka na niektóre rzeczy sprawia więcej frajdy? Tak, na pewno. Na pewno sprawia więcej frajdy. O! Wielki topór. Czy nie czuję, że gram w tę grę na siłę? Ja nie gram w grę na siłę. Serio, to już za stary jestem, żeby na siłę cokolwiek robić w życiu. Już nie mam czasu na robienie rzeczy na siłę. Ile mi tego życia zostało? Zręczności ubywa z dnia na dzień. Czy da się przerobić niepotrzebny ekwipunek na surowce? Owszem, owszem, tak. Owszem, jak najbardziej. W sensie przerabiasz go na runy i te runy później w procesie levelowania wydajesz. Więc jakby nie przerabiasz na rzeczy do craftingu, o się. To jest ciekawa rzecz, tu nigdy nie walczyłem z tym. Ale wydaje mi się, że trzeba się tutaj poruszać. Bo oni walą jakimiś błyskawicami czy czymś takim. I też trują, na to wygląda. Dobra, ale już raz takiego pokonasz? Cofnę się, bo nie wiem, czy nie wystrzeli coś z niego. Nie, nic nie wystrzeliło. Okej. Okay. Bombka z ogniem. Pewnie będę miał dużo czasu, żeby próbować różne taktyki przeciwko różnym przeciwnikom. Teraz gram tak dosyć prostolinijnie, to znaczy napieprzam mieczem i tyle.
Wybrałem najgorszą możliwą klasę, jaką mogłem wybrać. Co... jest jeszcze chyba jedna gorsza dla początkującego gracza. Ja gram trochę tak jak samurajem, tylko wybrałem coś, co nie jest samurajem, więc mam z tym delikatny problem. Ale to... Zobaczyłem sobie, bandyta nie ma tych statystyk na początku, które przydałyby mi się do szczęścia. Natomiast ma na przykład Arcane, to co tu w polskiej wersji jest chyba mistycyzmem nazywane. O nie, tu jest boss. A gdzie jest jakieś miejsce, w którym mógłbym wypocząć? Shit. No dobra. Zobaczymy, nie? Więc trochę żal, ale... Nie był jakiś przesadnie trudny. O, ognisko tu się odblokowało. Okej. Więc dobrze, dobrze jest. Odpocznijmy sobie tutaj. Więc napotykam na te problemy, ale nie są takie dotkliwe jak w przypadku ludzi, którzy raportują to. Problem chyba jest taki większy, że problemy z optymalizacją nie tylko są na PC-cie, ale też na konsolach. Ale to, tak jak mówię, to Borys o tym opowie jutro dokładnie. Znaczy jutro, w czwartek. Dzień dobry. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? No dobrze, no mogę się nauczyć tej magii, bo czemu nie? A yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Nadal się będę uczył, to mi szkodzi. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Kolejne miejsce sprawdziłem. Mogę oznaczyć jako odwiedzone. To jest coś, co warto sprawdzić. Nie wiem, czemu tu nadmorskie ruiny mam oznaczone jako coś, co chciałbym jeszcze odwiedzić. I więzienie rycerza bez pana też mam oznaczone. Słyszałem, że to trudny jest bardzo boss. A z reguły walczę bez tarczy, ale teraz zapomniałem. W sensie zapomniałem zdjąć tej tarczy podczas walki z bossem i chyba... jednoręcznie atakowałem. To był ten boss, co ja go ubiłem, tak? No, też miałem wrażenie, że już tam byłem, ale... sam nie wiem. No dobra. Ale nie zaszkodzi pojechać i sprawdzić. Tak na wszelki wypadek. A kto wie, co tam się po drodze wydarzy, nie? Daleko nie mam. To się przejadę. Tak, widziałem jakieś takie rozmówki na temat tego, że fajnie się walczy dwoma tarczami.
Zaskakująca jest ta informacja, ale... Jakieś kamienie tam leżą, to nie będę tego zbierał nawet. Woli wstaje. Chryste panie. Ale mnie, prawie mnie rozjechał, ale to jest właśnie zaleta tej gry. Że ten... Jeździcie sobie tutaj jak król i władca. A potem nagle się pojawia jeden przeciwnik, którego zazwyczaj ściągacie bez problemów i totalnie was rozwala. Ale nie tym razem. No zobaczmy. Prawie jestem pewny, że tam byłem. Tak. No jadę tylko po to, żeby usunąć ten znacznik, przyjrzeć się temu miejscu z bliska. No, tak jak mówię, ten miecz jest fantastyczny, tylko jego wadą jest to, że potrzebuje ponurych kamieni. I o ile udało mi się znaleźć ponury kamień 1, ponury kamień 2, ale ponurego kamienia 3 nie znalazłem, tak. Tu już byłem. Więc usuńmy ten mylący znacznik. I... ruszymy tutaj z powrotem. I potem w dół na północ. No i wypastowany, dziękuję za 37 miesięcy, dziękuję bardzo. Jaki mam poziom? To jest dobre pytanie. 36 mam poziom. 7100. Może warto zainwestować te punkty? Więc kierunek tutaj, a potem tutaj. Zobaczymy. Od groma jest różnych katan. No, jeszcze nie miałem okazji znaleźć. To jest jeden z moich pierwszych dni, kiedy wylądowałem tam w tamtej wieży na końcu. To chyba ta wieża jest. I został mi spuszczony łomot taki nie srogi, ale dotkliwy niezwykle. Ponieważ byłem bardzo blisko już. Ostatni mi został zawodnik i on mnie zatłukł. Tak na dwa strzały mnie zatłukł. To przykre było doświadczenie. Tu były misie, co się czochrały o drzewa. Okej. Okej, nie jest źle. Wydaje mi się, że tamte misie są większe i bardziej złośliwe. Że coś jeszcze przegapiłem na początku, to ja... No to dziękuję, to będę to sprawdzał. Na razie studnia rzeki Sofia, tak mówisz. Okej. Kiedy idę na głównego bossa, to mówiłem we wstępie, jak uznam... Shit.
mi nie wyszło teraz, Boże. To się mogło źle skończyć. Krew bestii. Dobra, wracając do pytania. Tak jak mówiłem wcześniej, że owszem, sięgnę po tego bossa, ale jak się upewnię, że wszystko tutaj sprawdziłem, że jestem gotowy. Jest też oczywiście jakaś forma wyzwania. Zawalczyć z bossem, kiedy nie mam wszystkiego, kiedy jest trudno. Ale no z drugiej strony to... Dziękuję, Iris, za 39 miesięcy. O! Książka z przepisami wojownika nomadów. A co tu można ciekawego wyksiążkować w tej... Przydałby się oznaczenie, co się nowego pojawiło. Tak, jutro podcast o nowym Batmanie. Tak, z perspektywy państwa, którzy oglądacie to z playbacku, to u mnie jest 6 marca. A ten podcast będzie 7 marca, więc... Dobrze. Zobaczmy. Ciekawe, czemu to jest jako jedynka oznaczona. O tak, pojedziemy. Tu chyba nie byłem, skoro leżą przedmioty. Jakieś. A szkoda zachodu tutaj się z nimi potykać. Słyszę wilki, ale nie wiem gdzie. Zobaczmy sobie jeszcze dalej w tę stronę. Uczicza, dziękuję za suba. Dziękuję bardzo. Okej. Zapraszam do interesów. Cokolwiek to by nie znaczyło. Dobra, podjedziemy sobie pod tą dwójkę najpierw. A, tu są wspomniane interesy. Ah, hello. How nice of you to stop by again. Please buy something, won't you? No już. Dobrze, niedobrze. Nic tutaj ciekawego się nie wydarzyło. Sławki mi się zaplątały. Już. Już. Jesteśmy bezpieczni. Więc, jeżeli państwo nie pamiętacie, bo to się wydarzyło dawno temu, to gdzieś tutaj jest jakaś taka, jest takie zamczysko, gdzie najpierw mnie łajzy obrzucały granatami, a potem mnie ubił jakiś podlec włócznią. I to nie była fajna rzecz. Zupełnie nie była to fajna rzecz. Zastanawiam się, czy odpalić to ognisko i wszystko mi się odrodzi. Ja to tak... Nie chciałbym nigdy w Eldena grać na łatwiejszym poziomie trudności, bo to jest fajne, że wszyscy mają tak samo. Ale chciałbym, żeby był taki tryb, że przeciwnicy się nie odradzają. To mogło być... dla części ludzi atrakcyjne, wydaje mi się. Już mam cały praktycznie oręż tych ziomeczków, bo rzeczy dropią z przeciwników, dropią bardzo rzadko, ale dropią takie, które oni mają na sobie i stąd też tą tarczę mam, hełm i pancerz.
ten paskudnik coś tam pilnuje? Nie. Chyba nie miałem okazji tych zabijać. Pamiętam, znaczy próbowałem kiedyś dawno temu, ale oni byli trudni. Tam coś leży. Okej. Myślę, że to jest... On się leczy, ale zjadł sobie nogę. Hej, zasiekłem go po prostu jak zwierzę, jakim jest zresztą. Zasiekłem go skutecznie. Co tutaj mamy? Złoty run, jeden, czyli 200 runów. Co to znaczy stagerować kogoś? Wiem, gdzieś w poradnikach często się używa tego pojęcia, tylko większość poradników jest zbudowanych dla osób, które już grały w Souls-like'i, a ja to nie grałem za bardzo, więc te część tych pojęć mi unika. A, wytrącić z równowagi. To nadal mi nic nie mówi, to znaczy rozumiem pojęcie wytrącenia z równowagi, natomiast nie rozumiem, jaki to ma efekt przynieść. Eski, kreski, dziękuję bardzo za suba. Znaczy, jakby nie rozumiem... Co trzeba zrobić, żeby ten efekt uzyskać? O tak. Pamiętam, chyba przebiegałem tędy kiedyś i chyba nie brałem tych rzeczy, bo nie wiedziałem, do czego służą. Złoty run 4 to już 800 tych kredytów. Znaczy run. Tutaj dużo jest tych. Tych rzeczy do zebrania. Działa to tak, że wytrącisz z równowagi, można zadać cios krytyczny, a żeby do tego doszło, musisz mieć lub odbić atak tarczą, co jest trudne. A też nie wiem, jak parować tą tarczą, bo kiedy mam to ostrze, to tam, gdzie normalnie jest parowanie, jest atak specjalny. Lewiatan, dziękuję. Tak. Za chwilę podziękuję wam za te wszystkie subskrypcje, bo trochę się ich pojawiło. Nie wszystkich zauważyłem. No dobra, ale wiecie co? Nie ma się co łamać. Ja na podstawie moich kilkudziesięciu godzin spędzonych z tą grą mogę rzec, że nawet jeżeli czegoś teraz nie rozumiem, to za jakiś czas się połapię. Na razie nawet opanowałem dzwonki. A długi czas się zastanawiałem, jak to działa i co to robi. No, tak, rozumiem to, że gdyby usunąć odradzanie, to by ludzie chcieli kolejnych rzeczy i kolejnych, tak, wiem, że to jest pułapka. Twórcy Elden Ring chcieli tej pułapki uniknąć i to właściwie chwała im za to, nie? Są wierni swoim pierwotnym pomysłom i prawidłowo.
Pamiętam, na tym zamku straciłem chyba 1200 runów i była to dla mnie tragedia wtedy. To ognisko chyba już odblokowałem, prawda? Tak, odblokowałem, bo teraz mogę tylko odpocząć. A może nie chcę odpoczywać? Będziemy hardcorem. Bardzo to przyjemne jest doświadczenie, ten Elden Ring. Z każdą godziną przyjemniejsze. Gniew pół ludzi rośnie teraz, kiedy ich matka została zabrana. Gdzie jesteś, Lordzie Kennecie? Rycerz zaklęty przez krew. Kennet to chyba ten, co nam tam doradzał, nie? Pół ludzie to ci tutaj, te takie gobliny, ale... Pewnie tak. Pewnie tak.